Witam! W kolejnym odcinku zagrajmy w Mega Man 8. Pokonaliśmy wszystkich robotmasterów, więc teraz możemy ruszyć na zamek doktora Wiley'ego. Tylko jeszcze najpierw pójdę do sklepu, no bo... czemu nie? Trochę śrubek zdążyłem uzbierać, więc... zobaczę, co mogę kupić i... coś sobie z tego wybiorę. Podczas tego nagrywania nie miałem w ogóle pomysłu, co kupić. Właściwie to... na co starczyło śrubek, tyle kupień. Nie planowałem tutaj naprawdę... dlatego też to trochę trwa, zamiast szybko przejść w menu tam, gdzie chcę, to po prostu jeszcze tutaj trochę zglądam. Kupiłem 3 usprawnienia. Jedno, które pozwala na szybsze ładowanie naładowanego strzału. Drugie, które zamienia w życie, to znaczy energię życia, pasek zdrowia nadmiarowy, zamienia na energię do broni. A także myślałem, że nieco częściej będę ginął, więc kupiłem sobie takie coś, co regeneruje życia po zakończeniu danego poziomu. Co w sumie było trochę zmarnowaniem śrubek, ale... ruszamy na zamek doktora Wiley'ego. A to, co teraz będzie, to normalnie jest Sonic 06. Ładowanie, żeby załadować coś, co mogłoby być ekranem ładowania, a zaraz potem ładowanie faktycznego poziomu. No dobra, to ruszamy w końcu na fortecę doktora Wiley'ego. Pierwszy poziom to powrót chyba najgorszej mechaniki w tej grze, czyli snowboardu z jump, jump, slide, slide! I jeszcze co gorsza, ta sekcja została jeszcze dodatkowo utrudniona, dlatego, że tutaj musimy, pomimo tego, że mamy autoscroller, cały czas się poruszamy automatycznie, to musimy platformować naprawdę w całkiem niezłym tempie, mając jedynie informacje o tym, że zaraz będziemy musieli podskoczyć, co czasami nie jest po prostu wystarczające. Jeśli najpierw mamy ślizg, no to wtedy przesuniemy się trochę w prawo na ekranie, czy tego chcemy, czy nie, dlatego że ślizg jest trochę szybko od normalnego chodzenia. Więc potem jak robimy ślizg i potem szybko skok, to moim zdaniem jest wręcz nieuczciwe. Tutaj bardzo łatwo jest zginąć. To jest chyba jeden z trudniejszych momentów w tej grze. A co się stanie, jak wpadniemy na dół? Tracimy życie i wracamy do punktu kontrolnego, czyli do samego początku poziomu. No to nie jest jakaś krótka i prosta sekcja, żeby to nie było problemem. Tutaj faktycznie to jest problemem, bo to platformowanie z taką prędkością jest naprawdę dosyć trudne. Ciekawe, ile osób zrezygnowało z gry właśnie przez tą sekcję, bo nie mogli jej przejść. Przesadzili tutaj z poziomem trudności. Naprawdę. Żeby jeszcze po spadnięciu nie było zgonu na miejscu, tylko, nie wiem... jakieś prądy, które by zabierały trochę zdrowia, czy coś w tym rodzaju. Albo że na przykład bit by wyciągał Mega Mana, no to jeszcze byłoby ok, ale śmierć na miejscu, no to w tym momencie... brutalne. Ale na szczęście już to się skończyło i mamy kolejną sekcję, w której normalnie wyplatformujemy i musimy się uwerać z tym huśtaniem się jak Tarzan. Jakby jeszcze tego było mało. Zaraz to huśtanie się będzie bardziej utrudnione w sekcji, która będzie wymagała nieco więcej techniki. Huśtania się z jednego na drugie. Ale na szczęście na trzecie już nie trzeba. Tutaj co prawda jest trochę za wysoko, nie sięgam. Ale nic na siłę, lekko młotkiem, można piłkę postawić, wyskoczyć z niej i bez problemu sięgnąć. Twórcy tutaj przewidzieli, że w tej sekcji, gdzie musimy się huśtać, musimy użyć broni Clownmana, która przy każdym strzale wymaga amunicji, więc tutaj mamy przeciwniku, który pojawia się w kółko i w kółko i w kółko. Przez co w razie czego amunicji nam nie zabraknie. Był to akurat problem, który się pojawił w Mega Man 1. Po pierwsze, trzeba było zdobyć obowiązkową broń, Magnet Beam. A potem trzeba było jeszcze mieć do niej amunicję. Jeśli skończyła nam się amunicja i nie byliśmy w stanie tą bronią wskoczyć do góry, no to niestety utykaliśmy. Potrzebowałem trochę życia, więc przywołałem sobie Rafa do tej zdolności, która po prostu powoduje, że zrzuca znajdźki. Niestety to nie jest żadna umiejętność, która pozwala na pominięcie platformowania czy coś, ale te trochę życia też się przyda. Na tego bossa bardzo przyda się piłka, dlatego wystrzela do góry i się odbija i musimy trafić w jedną z czterech tych wnęk, które są na suficie, żeby trafić bossa. Tutaj amunicji nam nie zabraknie, dlatego że jeśli zniszczymy skrzynkę, to wtedy dostajemy trochę amunicji, więc bez problemu się zregenerujemy. Więc musimy się ustawić w odpowiednim miejscu i odpowiednio kopnąć piłkę, żeby piłka trafiła akurat w bossa, a nie żeby latała po całej arenie, nie trafiając w bossa, tak jak teraz w tej chwili to było niestety. Można się nauczyć, jak się ustawić, jak kopnąć piłkę, żeby akurat trafiło bossa, tylko ja akurat się tego nie nauczyłem, więc przede wszystkim tutaj polegam na szczęściu. No łatwiej mi się trafia wtedy, kiedy ten boss jest przy ścianie, jakoś tak wtedy łatwo mi się trafia. Łatwiej mi się kopie, kiedy boss się pojawi w którejś z tych szczelin po prawej, no nie wiem, jakoś tak
Mam lepsze wyczucie z tej strony, kiedy stoję sobie z lewej i kopię w prawo. Ale fajnie, że tutaj twórcy pomyśleli o tym, że broń specjalna jest tutaj wymagana, no a czasami do tej broni może zabraknąć amunicji. To był problem, który się pojawił w Mega Manie 2. Był taki pewien boss, który wymagał odpowiedniej broni, chyba Craft Bomb to się nazywało? No takie rakiety, które przyklejały się do ściany, a potem eksplodowały. Były konieczne do tego, żeby najpierw zniszczyć ścianki chroniące takie światełka, które były tym bossem, należało zniszczyć wszystkie te światełka. Tylko niestety amunicja była tak wyliczona, że nie można było zrobić ani jednego błędu, nie można było źle wystrzelić ani jednej rakiety. Inaczej zabrakło nam amunicji. A jak zabrakło nam amunicji, no to cóż, czekała nas śmierć. Po której nie czekała nas regeneracja amunicji, więc znowu czekała nas śmierć. Więc to był boss, na którym można było się po prostu zapętlić i w kółko, i w kółko, i w kółko ginąć, żeby dostać game over, żeby zacząć poziom od początku, żeby przyjść znowu do tego bossa z pełną amunicją, bo pełna była niezbędna. Do tego jeszcze, jeśli przed bossem zrobiliśmy błąd i wystrzeliliśmy jedną rakietkę, no to cóż. W tym momencie się poglądaliśmy i nie mam amunicji. Więc tutaj naprawdę chciałbym pochwalić doświadczenie twórców Mega Mana, że w ósmej części się nauczyli, że jeśli robią bossa, który wymaga broni specjalnej, obowiązkowo, no to wtedy też boss dostarcza amunicję. No bo jest taka przemyślana. Mega Many właściwie od początku w większości przypadków były dosyć dobrze zaplanowane, jeśli chodzi o design poziomów. Właściwie to Mega Man wręcz zapoczątkował, żeby poziomy były tak zaprojektowane, żeby były wprowadzone nowe elementy, żeby najpierw ten element był wprowadzony w miarę bezpiecznych warunkach, żeby można się nauczyć, jak działa, żeby można było popełnić jakiś błąd, a dopiero później ta umiejętność wykorzystania tego elementu albo przetrwania tego elementu była testowana. I to było w sumie coś nowego, bo przed pierwszym Mega Manem większość gier to była taka dosyć prosta. Weźmy na przykład takie pierwsze Mario. Tam właściwie to mamy tylko skakanie, rozdeptywanie przeciwników, niszczenie klocków i właściwie to jest cała mechanika. Natomiast już w pierwszym Mega Manie właściwie każdy poziom miał jakąś inną mechanikę, a to znikające, pojawiające się klocki, a to jakieś platformy, które się przesuwały, albo te niezniszczalne coś, co się teraz przesuwało i teraz też było i powróciło, albo różni przeciwnicy. Znaczy różni przeciwnicy to też byli Mario. No ale pierwszy Mega Man właściwie był pionierem, jeśli chodzi o design poziomu. Naprawdę. To było bardzo wcześnie, no i jeszcze grafika w tych wczesnych Mega Manach też była niezła i nawet do dzisiaj utrzymuje poziom przeciwieństwie, no właśnie do takiego pierwszego Mario, albo trzeciego. Trzecie Mario mi się bardziej nie podoba. Tylko w jedynce i dwójce nie było idealnie, bo właśnie były takie drobne, okazjonalne problemy, kiedy faktycznie potrzebna była amunicja do czegoś. Ale tak poza tym, to w sumie z samego początku było całkiem nieźle. Całkiem nieźle, chociaż właśnie były złe momenty. Ale już od trójki muszę przyznać, że właściwie wszystko było dosyć dobrze zaplanowane, przemyślane. Żeby właśnie nie było takich problemów, że poprzez zły design poziomu jakiś gracz utknie czy coś. Właściwie to tak od trójki to można było utknąć głównie przez trudność, a nie dlatego, że gra zrobi coś naprawdę wrednego, jak na przykład to, co wtedy opowiadałem z tą amunicją, z tym bossem, z tymi światełkami. A od czwórki to już czuć taką pełną dojrzałość. Chociaż już tutaj czuję, że twórcy byli już tak doświadczeni, że to już kolejny Mega Man, ósmy, do tego jeszcze wcześniej zrobili chyba jeszcze trylogię X-ów pierwszych trzech. Nie jestem co do końca pewien, jeśli chodzi o kolejność daty wydawania pomiędzy klasycznymi oraz X-ami. I widać czasami, że twórcy właśnie czasami przekombinowali, żeby nie robić w kółko tego samego, jak na przykład, no, te sekcje szmupowe, co teraz widzicie. To jest coś, co ewidentnie było zrobione dlatego, że to jest coś nowego, coś innego, bo autoscroller już się pojawił nawet w Mega Manie 6. Tam się łódką bywało, no ale przez to jest takie urozmaicenie. To jest coś innego, jakieś... To nie jest w kółko to samo i to nie jest po prostu kolejny Mega Man, tylko z lepszą grafiką. Tylko czasami na takim przekombinowaniu niestety gra potrafi tracić, no bo... No cóż, nie lubię autoscrollerów, nie lubię sekcji, w których się po prostu czeka. Tutaj po prostu stoję i czekam, i czekam i nic się nie dzieje. Spokojnie, zaraz przyleci boss. No i... przyleciał. Największym problemem tego bossa jest to, że dosyć ciężko go trafić. Żeby go zaatakować, należy trafić tą szczelinę pomiędzy tymi dwiema nogami, czy co to tam jest. Ale na szczęście możemy ten
problem obejść, po prostu używając broni Astromena, która zadaje mu naprawdę duże obrażenia i nawet nie musimy w ogóle celować, nie musimy się starać, po prostu odpalamy i tyle. Myślę, że dobrze jest odpalić w momencie, w którym strzela tymi laserami, dlatego że wtedy się nie porusza i my jesteśmy dosyć bezpieczni, nic nas nie zaatakuje w momencie, kiedy my robimy atak bronią Astromena. Pełny magazynek to są 4 naboje, ale spokojnie wystarczą. Wystarczy po prostu nie strzelać zbyt często, żeby nie trafić bossa wtedy, kiedy jeszcze jest nieśmiertelny po poprzedniej strzale. Tutaj nie strzelam od razu, dlatego że próbuję grać dosyć defensywnie. Mam dosyć mało zdrowia i nie bardzo chciałbym zginąć, obrywając podczas używania tej broni. No bo niestety, kiedy używana jest broń Astromena, to Mega Man staje w miejscu i przez moment nic nie może robić, nie może unikać. Dobra, teraz stanął, więc teraz jest dobry moment. No i teraz właśnie zmarnowałem ten ostatni pocisk, dlatego że strzeliłem za szybko. Ale boss mi się podsunął i drugi poziom zamku Dr. Wiley'ego został pokonany. Do zobaczenia w następnej części.